Cześć, dzisiaj pokażę Ci trzy pluginy, które są ciekawe i pomocne, więc jeżeli chcesz się o nich dowiedzieć i je sobie zainstalować, to oglądaj ten odcinek do końca, a teraz wchodzi intro. Dobrze, a więc wchodzimy sobie na początku na stronę betterdiscord.app i pobieramy sobie launcher. Do folderu, jakiego chcecie. Nam się tutaj ładnie pobiera. No jak nam się pobrało już, no to sobie otwieracie ten instalator. Akceptujecie tu wszystkie regulaminy i licencje. Klikacie Install Better Discord. Wybieracie swój folder z Discordem. I klikacie install, ale ja już tego nie będę klikał, bo już mam zainstalowanego Better Discorda. No i jeżeli zainstalowaliście już Better Discorda, no to powinniście mieć tutaj w ustawieniach takie coś. Takie menu jakby dodatkowe, którego nie ma w normalnym Discordzie. I co teraz? Teraz przechodzimy do pierwszego pluginu, którym jest profil serwera, czyli wyświetla wszystkie ważne informacje o serwerze. Więc wchodzimy sobie tutaj w zakładkę plugins i wpisujemy sobie guild profile. I zaraz nam powinno wyszukać. Właśnie wchodzicie w to, klikacie download. Jeżeli wam się to pobierze, no to teraz wchodzimy sobie na Discorda. Przechodzimy do zakładki wtyczki. Otwórz folder z wtyczkami. Tak. Potem wchodzimy na Operę, czy tam na dowolną przeglądarkę. I ja sobie tak zrobię. Mamy ten plik tutaj i przenosimy go do tego folderu. Ja tutaj powinno nic wam nie wyskoczyć, ale mi wyskoczyło, bo już mam to zainstalowane. No i teraz, jeżeli sobie wejdziecie, to tutaj powinien być. No, ja tutaj mam dużo pluginów, jak widzicie, więc ja sobie to muszę poszukać. O, tutaj jest. Tutaj klikacie to. I tutaj nic nie trzeba ustawiać. Możecie sobie tylko ustawić, gdzie ma być pozycja. I jeżeli sobie teraz wejdziecie na serwer, na przykład teraz mój. No to tutaj macie profil serwera i tutaj wam się wyświetlają się wszystkie informacje o tym serwerze, kiedy został stworzony i tak dalej, jaki jest poziom weryfikacji. No. Więc to by było tyle w sumie z tego pluginu i przechodzimy do następnego. Następnym pluginem jest plugin, który pokazuje wam przy niku danej osoby, na czym ma uruchomionego Discorda, czyli na przykład albo na telefonie, albo na komputerze. Więc sobie wchodzicie znowu w zakładkę plugins i tutaj wpisujecie sobie platform i wam powinno wyskoczyć platform indicators. Wchodzicie sobie w to, tak jak tutaj widzicie, będzie wyświetlać jak albo jak jesteśmy na przeglądarce, albo na komputerze, albo na telefonie. Czego w normalnym Discordzie nie ma i to w sumie jest takie ciekawostka, że dla was, że można sobie zobaczyć, kto na czym, kto z czego skorzysta. No i też tutaj klikacie do load, macie to, wchodzicie sobie znowu do tego samego folderu, czyli tam Better Discord, wtyczki, tutaj do wtyczek i otwórz folder z wtyczkami. Jak macie ten folder, no to znowu sobie bierzecie pobrane pliki, przerzucacie, no i tam nic mi nie powinno wyskoczyć, ale mi wyskoczyło, no bo ja już to mam zainstalowane. No i teraz wchodzicie sobie w ten folder wtyczki i ja muszę sobie znowu znaleźć ten plugin, ale tutaj jest i sobie go włączacie i tutaj macie ustawienia, które ikony tutaj mają być wyświetlane, na przykład przeglądarki, komputera czy urządzenia mobilnego. No i tutaj możecie sobie włączyć, że ignoruj boty i tak dalej.
I to w sumie było na tyle w tym pluginie. I trzecim pluginem, który dzisiaj wam przedstawię, będzie Better Role Colors, czy coś takiego. O właśnie. No i to po prostu wam na przykład, no, kolor, jak jesteście na kanale głosowym, to macie kolor rangi. No i tak, tutaj klikacie download. Znowu sobie wchodzicie do tego folderu i znowu sobie przerzucacie. Ale ja już tego nie będę robił, no bo już mam to zainstalowane. I jak sobie już to przerzucicie, no tutaj sobie włączacie. Tutaj też macie ustawienia. I teraz na przykład każdy ma kategorie, tutaj są też na kolorowo. Na przykład jak wejdę teraz na jakiś kanał głosowy, na przykład to, no to jak widzicie, mam kolor czerwony, a bez tego miałbym zwykły szary taki. Więc to by było w sumie na tyle z tego pluginu i to by było też na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Better Discorda albo no z jakichś innych, piszcie propozycje w komentarzach. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, bo pod ostatnim filmem YouTube mi zabrał łapki w górę i wyświetlenia, więc YouTube jest niedobry. I tak, nie lubię go. Więc zostawcie łapkę w górę, no i możecie napisać do mnie wiadomość prywatną na mojego Discorda. Wpadnijcie na mój Instagram, który wysiedla się właśnie teraz. Wpadnijcie jeszcze, zachęcam, na mój serwer Discord, który wysiedla się właśnie teraz. Mamy tutaj dużo ciekawych kanałów. Ostatnio stworzyliśmy strefę YouTube, więc zachęcam. Link macie oczywiście w opisie. Link do tych pluginów też macie w opisie. I w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie. No i cześć!